Witam serdecznie Cię, Robert, Sebastian z tej strony. Dzisiaj spotykamy się tutaj dzięki uprzejmości Big Shoe, które zorganizowało Twoje dwa koncerty, tak, w Anglii. Pierwszy raz jesteś w Anglii? Pierwszy raz. Pierwszy. Tak. Super, a powiedz mi poza pogodą, że jak już się dowiedziałem, że jest zimno, jak Ci się podoba? Bardzo fajnie, w ogóle przyjemnie, ale strasznie drogo tutaj. Ale nie, no generalnie jest okej. Okay. Przełamałem się na samolot i tak dalej, więc... Ale to co, chcesz powiedzieć, że pierwszy raz samolotem leciałeś? Nie no, latałem wcześniej samolotem, miałem takie różne perypetie, że tak powiem, powietrzne i teraz chciałem się przełamać z tej, powiedzmy, klaustrofobii, tak? No i co, udało mi się to, jestem w Anglii, jest fajnie. Okej, słuchaj, próbowałem parę trochę informacji na Twój temat w sieci, na różnych portalach, na Twojej stronie, na stronie facebookowej znaleźć i pojawia się pewien problem, jak szukam informacji o Ciebie. Jesteś nazywany DJ-em grającym techno, DJ-em grającym house, DJ-em grającym elektro, muzykiem popowym. Generalnie chyba wszystkie możliwe style muzyczne do Ciebie są podpięte. Powiedz mi, jak Ty sam siebie określasz, w jakim stylu Ty działasz? Myślę, że w 100% jest to pop na dzień dzisiejszy. W tym kierunku podąża w ogóle cały projekt jako Robert M. Wiadomo, że jest to muzyka taneczna, tak? No bo to w ogóle bez dwóch zdań, ale jakby już całkowicie przeszła formę do popu, no bo była gdzieś kiedyś niszowa, później była, powiedzmy, to bardziej taka klubowa i na dzień dzisiejszy jest to w 100% pop, mi się wydaje. Okej, a co powiesz na temat projektu Rozbójnik Alibaba w takim razie? Wiesz co, to nie temat na teraz na pewno i to myślę, że za dużo wybiegamy w przyszłość, także na coś innego musimy. Okej, czyli wrócimy do tego popu w takim bądź razie. Aczkolwiek inaczej, wrócimy do początków. Zaczynałeś swoją karierę tak naprawdę za granicą, nie w Polsce. W Polsce w 2011 roku ukazałeś się, albo inaczej, zdobyłeś nagrodę jako debiut roku, a tak naprawdę nagrywałeś już dużo wcześniej. Jak to się stało, że dopiero w 2011 roku zostałeś zauważony? Znaczy ja myślę, że to było tak, że zauważony w mainstreamie, właśnie w tym nurcie popowym, to na pewno. Natomiast wcześniej się pojawiały już jakieś produkcje tam bardziej takie komercyjne, ale gdzieś tam ten wybuch, powiedzmy tak to można nazwać, nastąpił niedawno. No takie, że była nagroda debiut roku, no myślę, że jest jakby najbardziej racjonalna, no bo w mainstreamie był to debiut bez wątpienia, tak? Natomiast jeśli by brać to cyrklem całości, no to gdzieś to zaczęło się dużo wcześniej, nie? Ale to bez dwóch zdań, ta nagroda była w odpowiednim czasie przyznana, tak mi się wydaje przynajmniej, nie? Okej, jak mówisz dużo wcześniej, pierwsza taka produkcja typowo polska, to było z Sokołem i Spono. Jak to się stało? Bo ty jesteś z Krakowa, oni z Warszawy, czyli cała Polska tak naprawdę was dzieli. Jak to się stało, że się spotkaliście? Wiesz co, myślę, że takie połączenia ogólnie, czy tam z Sokołem, czy z kimkolwiek innym, to wynikają poprzez internet w ogóle, bo można łatwo nawiązać współpracę i dotrzeć do artystów, których lubisz, szanujesz i tak dalej, prawda? Przesłać im swoją muzykę, czy też napisać do kogoś innego, więc myślę, że tutaj internet jest bardzo dużym wyznacznikiem, jeśli chodzi o postępy muzyczno, jakieś tam zajawkowe. No i co? No i z wieloma artystami gdzieś tam moja współpraca się zaczęła poprzez kontakt przez internet. Czyli z Sokołem przez internet się poznałeś? Znaczy, no wiesz, czy poznałem, czy nie poznałem, nawiązaliśmy współpracę. No ja mu wysłałem beat przez internet, generalnie mailem, kiedy mieli koncert w Nowym Jorku, no i napisali pod to kawałek, więc tak to wygląda, no, jeśli chodzi o tamten numer. Okej, jeszcze jedna postać się pojawiła w Twoim życiu wcześniej, to był, nie wiem czy dobrze powiem, Roman... Roman Baski z firmy. Tak. To myślę, że to była taka już, wydaje mi się, konieczność, że tak powiem, bo jesteśmy z jednego miasta, mamy zajawkę na tą samą muzykę i generalnie to, że ja robię pop,
a on robi hip-hop, nie ma kompletnie żadnego znaczenia, bo gdzieś tam nasze gusta muzyczne się zbiegają. Właśnie, powiedz coś, twoje zdanie na temat hip-hopu, polskiego hip-hopu oczywiście. Ja się nie mogę wypowiadać na ten temat kompletnie, no bo ja się na tym, wiesz, jakby nie znam, no więc tutaj... Co mogę powiedzieć? No. Okej, dobra, zostawmy to. W takim razie, słuchaj, Robert, jak spojrzymy na twoje osiągnięcia już poza granicami Polski, tak? BBC Radio One, czyli tutaj w Anglii, chyba jeden z wykładników, jeżeli mówimy o muzyce granej, tworzonej przez producentów, przez DJ, tak? Do tego no dużo by wymieniać, nie będę tu wszystkiego, Radio Galaxy i tak dalej, mnóstwo tych osiągnięć. Powiedz mi, jak to się przekłada na twoją karierę na rynku rodzimym, na rynku polskim? Myślę, że w żaden sposób, bo te stacje radiowe, które wymieniłeś, grały muzykę, która była wcześniej. Ja myślę, że to było też spowodowane tym, że to były audycje DJ-skie i znani DJ grali te utwory w rozgłośniach radiowych, takich bardzo znanych, ale to nie były nagrania grane na rotacjach dziennych, więc to była zupełnie inna muzyka niż ta, którą robię dzisiaj. Mi się wydaje, że w ogóle ta muzyka, którą robiłem wtedy, już dzisiaj kompletnie przestała istnieć tak naprawdę i wszystko zmierza teraz ku popularyzacji muzyki tanecznej, prawda? Ten temat jest bardzo ciężki, to by można mówić przez 7 godzin, bo w Polsce jest to odbierane tak, że DJ-e grający house myślą, że grają muzykę elektroniczną, która jest ambitna. Ona wie, że to jakby jeśli ktoś zna się na muzyce i jest w tym od lat, tak, no to muzyka house'owa i tak dalej, to wszystko jest dance, to jest wszystko muzyka taneczna, prawda? To nie jest, wiesz, to nie są nagrania elektroniczne typu Trent Muller i tak dalej, tak? Tylko to wszystko prowadzi do popularyzacji muzyki tanecznej tak naprawdę. I dzisiaj house, czy progressive, czy dance, czy pop, ale wszystko na jednym bicie tanecznym, to jest po prostu muzyka taneczna, tak mi się wydaje. I dzisiaj piosenki Swedish House Mafia czy David Guetta są tak samo popem. To nie jest house, prawda? Dla ludzi świadomych słuchaczy, którzy znają się na tej muzyce, dla nich to jest pop. Natomiast dla ludzi, którzy gdzieś tam się ocierają o tą muzykę, to jest to dla nich muzyka klubowa, tak? Przypuszczam, że dużo ludzi, która słucha Roberta M., twierdzi, że jest to muzyka klubowa. No, to nie jest muzyka klubowa, wiesz o co chodzi? No, to jest muzyka popowa, ale dla wielu odbierana jako klubowa przez to, że jest na tanecznym bicie, prawda? No, nie oszukujmy się, muzyka klubowa wywodzi się z lat w zasadzie 70-tych, 80-tych z muzyki dance'owej, tak? Z disco tak naprawdę. I to po pewnych transformacjach stworzyła się kultura klubowa cała. W ogóle za dużo jest w ogóle tych gatunków, wiesz o co chodzi, to jest popierdolone, bo tak naprawdę jest muzyka house, muzyka progressive, muzyka minimal, za chwilę jakiś tam producent zrobi niby minimal, że to jest niby minimal, tego jest strasznie dużo, wiesz o co chodzi, dlatego ja w ogóle nie jestem za jakimiś tam kategoriami w muzyce, wiesz, znaczy wiadomo, że jest hip-hop, jest dance, jest pop, jest rock, tak, ale na przykład wiesz, no... Po co to wszystko tak podzielać na te wszystkie kategorie, prawda? No, jakieś, wiesz, house'y, progresywne house'y, house minimal, to jest w ogóle, wiesz, i tak naprawdę każdy chce być mądry i chce mieć swoją rację, co według niego jest tym house minimal, rozumiesz o co chodzi? Więc tego jest masa, nie? Każdy ma swoje inne zdanie, więc jakby, wiesz, dla mnie muzyka taneczna to jest po prostu muzyka taneczna, nie? I jeśli jest fajna, jeśli się podoba, no to luz, nie? Okej, dobra. Czyli ustaliliśmy, że tak powiem, że grasz popowy dance, tak? Czyli dance dla wszystkich, powiedzmy. Robert M., tymczasowo te projekty idą w tym kierunku i myślę, że w tym kierunku będą podążać. Ja nie wiem, co będę robił za pół roku, prawda? Więc jakby wiesz, że nie mogę być niewolnikiem własnego też słowa przypadkiem, nie? Ale bardzo mocno pop. Dobra, super. To w takim bądź razie powiedz... o swojej następnej produkcji. Co będzie następną produkcją twoją? Popowy kawałek z elementami dubstepu, dance'u. Wydajemy go we wtorek, więc już, jak już będziecie oglądać, to już będziecie znać. I co? No i zobaczymy, co się wydarzy. A jakiś album w planie? Robię właśnie ten projekt Rozbójnik Alibaba i to, jako Robertem nie będę teraz wydawał albumu na pewno. Myślę, że 5 czy 6 singli wydam teraz aktualnie jeden za drugim, ale album się na pewno nie pojawi tymczasowo, bo za dużo jest pracy na to wszystko.
Rozumiem. A powiedz, gdzie nagrywasz w tej chwili? U siebie w swoim studio, czy gdzieś, gdzieś indziej? Nie mam w ogóle studia. Studio jest kompletnie niepotrzebne dzisiaj. Wiesz, o co chodzi? Możesz muzykę robić na laptopie i siedząc w domu, oglądając telewizję, możesz, wiesz, produkować co chcesz, nie? Więc jakby dzisiaj producent nie potrzebuje kompletnie studia. Myślę, że bardziej wokalista. Więc to, czy masz studio wielkie, czy nie masz studia, masz komputer, to kompletnie nie zmienia niczego i nie daje nic tak naprawdę. Ale to co, nie dogrywasz do swoich produkcji żywych brzmień nigdy? Wiesz co, ja robię taką muzykę, że generalnie, ja w ogóle jaram się od zawsze, wiesz, analogowymi brzmieniami, jakimiś tam syntetycznymi z wtyczek, z pluginów i tak dalej. Jakby nie mam jakoś fazy na żywe instrumenty. Być może kiedyś takie rzeczy będę robił, natomiast kompletnie jakby mnie to nie jara, nie? Okej, zostawmy muzykę. Może samplowo na pewno, jeśli jest jakiś tam motyw w kawałku, do którego można użyć instrumentów żywych, to bardziej wolę takie akcje samplowane, bo ja mam często coś takiego, że mi się w ogóle, ja nie mogę współpracować z ludźmi robiąc muzykę, bo mam z tym problem straszny, nie? I próbowałem kiedyś, takie próby prowadziłem, robiliśmy jakiś tam kawałek, ktoś miał tam nagrać jakiś saksofon, coś tak dalej. To było dawno temu i jakoś tak nasza współpraca nie szła za dobrze, wiesz. Każdy ma swoją wizję i tak dalej. Ja ściśle też jakby od początku do końca chcę mieć w 100% utwór tak, jak sobie go zaplanuję, prawda? Jak produkuję z kimś, tym bardziej z jakimś tam bandem, tak jak ty mówisz, nie? To zawsze ci ludzie nie są otwarci na muzykę elektroniczną tak jak ty i zawsze mają inną wizję produkcji tego kawałka, no bo jak pójdziesz do zespołu rockowego i im powiesz, czy do jakiegokolwiek innego, powiesz im, robimy piosenkę taneczną, no to wiesz, to dla nich to jest taka trochę nowość, nie? I gdzieś tam w muzyce, w produkcji, we wszystkim tym, jeśli się coś z kimś robi, trzeba iść na kompromisy. Ja bardziej myślałem o dogrywaniu samych jakichś dźwięków, nie o wykorzystywaniu całych zespołów, bo to raczej chyba... No... Dogrywanie dźwięków jest bardziej do hip-hopu, wiesz o co chodzi, że bierzesz sample, ktoś ci gra na gitarze, go potniesz i tak dalej, tak? Do muzyki elektronicznej ciężko jest wsadzić partię jakąś tam instrumentalną, no bo to już musi mieć jakąś składnię i wiesz, i początek, koniec, no a to nie jest rap, że zrobisz kawałek z bitem prostym i go nagle tam potniesz, wiesz o co chodzi, nie? Rozumiem, okej, dobra. Zostawmy to. Słuchaj, pojawił się taki duży nagłówek na jednej ze stron. Robert M. rządzi na Facebooku. Wzięło to się to stąd, że masz ponad 300 tysięcy fanów w tej chwili i twoi fani są określani przez Facebooka jako najbardziej aktywna grupa, jeżeli chodzi o polski show biznes polskich muzyków. Skąd to się wzięło? Wiesz, skąd się to wzięło? Wiesz co, ciężko jest mi powiedzieć tak naprawdę, no wiesz, jakby ja się bardzo cieszę, że takie akcje są i to wszystko idzie w tym kierunku, którym idzie, no myślę, że ludziom się podoba po prostu muzyka, podoba się im to, że wiesz, że jestem z sobą w 100%, tak, wiesz o co chodzi, ja pierdolę chodzić po programach śniadaniowych, mam na to centralnie wyjebane, wiesz o co chodzi, ja nie będę opowiadał, kogo rżnąłem tydzień temu, kogo nie rżnąłem, z kim mam dziecko, z kim nie mam dziecka, kto się rozwiódł, to się nie rozwiódł, tylko wiesz, no mam swój profil facebookowy, gdzie piszę, że siedzę i się nudzę i to jest moje, czy tam pracuję, czy skaczę na trampolinie, to jest mój jakby jedyny kontakt ze słuchaczami, więc myślę, że to spowodowane też tym, że ludzie mają świadomość tego, że no w dużych mediach gdzieś tam na wywiadach generalnie mnie nie zobaczą, tylko w muzycznych, nie? Więc myślę, że też, że jeśli chcą być informowani na bieżąco, co się dzieje, to się po prostu subskrybują, nie? I za czym to idzie wszystko, mają kontakt ze mną stały, prawda? Wiesz, o co chodzi. Rozumiem. No tak, mówisz, że nie pojawiasz się w mediach, że starasz się unikać. Jakby jako Robert M., idę w tym kierunku, żeby się pojawiać w mediach muzycznych, prawda? No bo chcę robić muzykę dla ludzi, chcę, żeby ta muzyka była popularna, docierała daleko, tak? Ale niekoniecznie jako człowiek muszę chodzić po mediach, żeby sprzedawać moją muzykę, bo po prostu to jest bez sensu, nie? To jakby wiesz, no to nie ma kompletnie jakby żadnego znaczenia. No ja rozumiem, że są artyści, którzy mają jednego singla i muszą to robić, żeby być, prawda? Żeby grać na festynach, to on musi iść do Pytania na śniadanie albo iść śpiewać do telewizji, do programu, no bo nie będzie grał koncertów, nie? Mnie to nie jest potrzebne, bo ja mam przeboje, nie? I dopóki je będę miał, no to myślę, że nie będę musiał iść w tym kierunku, a jeśli mi się przeboje skończą, no to taka kolej rzeczy, nie? We'll be right back.
dobra, ale tu widzę, wiesz co, taką jakby trochę sprzeczność. Nie pojawiasz się w mediach jako człowiek, tak? Nie jako muzyka. Zostawmy teraz jakby troszeczkę z boku muzykę. Nie pojawiasz się w mediach, nie ma cię dużo, a jesteś bardzo mocno rozpoznawalną postacią w polskich mediach. Pewnie trochę przez twoją kontrowersyjność, przez twoje może krótkie i rzadkie wypowiedzi. Ja nie jestem w ogóle kontrowersyjny, uważam. Wiesz o co chodzi, tylko ludzie, ja jestem cały czas sobą, nie? Ja trafiłem jako, wiesz o co chodzi, jako kompletnie jestem niepasującym ogniwem w całym polskim tym pojebanym showbiznesie, rozumiesz? Bo jakby ja w ogóle do niego nie pasuję. To, że ja trafiłem do tego mainstreamu, do tego popu, jest po prostu spowodowane przez to, że moja muzyka jest na tyle popularna, że moja osoba tam wkroczyła jakby, tak? Ale wiesz, no, czy wyobrażasz sobie mnie, jakbym nie robił muzyki wśród tych ludzi tam? Oczywiście, że nie. Mi nie o to chodzi. Chodzi mi o jakieś takie krótkie wypowiedzi, które się, wiesz, pojawiają. Nie wiem, wypowiedź na temat Dody chociażby, tak? Wypowiedź na temat ustawy, która... Tak ci tłumaczę, że ludzie żyją tym, co robię, gdzieś tam interesują się i jakieś tam, wiesz, brukowce, jakieś tam... to, no bo gdzieś tam w tym popie jestem, tak? I czy chcę, czy nie, zawsze ludzie będą tym żyć, prawda? To jest taki podatek od popularności. I hating, i zwolennicy, i wszystko to wszystko idzie tym dobrym torem, nie? Więc jakby wiesz, to jest coś normalne, nie? Ale tak jak mówię, że przez to, że jest ten pop i jest ten, ta muzyka dociera do tak właśnie dużej ilości ludzi, to wszystko idzie w tym kierunku, nie? No dobra, trochę mnie zbiłeś z tropu teraz, ci powiem szczerze, bo chciałem się właśnie zapytać o te różne kontrowersje z tobą związane. Okej, nazwijmy je dalej kontrowersjami, bo takie jakby... Same nie są, ale powiedzmy... No tak, takie powiedzmy dziennikarstwo polskie nazywa i uznaje, tak? Było tych przypadków kilka. Ja bym chciał wrócić tylko do kilku. Między innymi właśnie do twojej wypowiedzi na temat Doroty Robaczewskiej, czyli Dody. Czy mógłbyś to skomentować? Ale której wypowiedzi? Musisz mi to przytoczyć, bo jakby wiesz o co chodzi. Wiesz co, to było przy okazji, kiedy Doda skrytykowała Lady Gaga. I po tym zdarzeniu ty skrytykowałeś... No to jakieś głupoty tam w ogóle internetowe. Nie ma w ogóle jakby sensu o tym rozmawiać, wiesz o co chodzi. Jakby no... Co mam ci powiedzieć, no jakby wiesz o co chodzi, dla mnie tacy artyści ze Stanów, którzy odnoszą jakąś tam wielką karierę, no to zajebista sprawa, to jest ciężkie do zrobienia wszystko, wiesz o co chodzi, a w Polsce jest takie przeświadczenie, że rządzą jakieś tam układy, jakieś, wiesz, jakieś znajomości, jakieś tam, wiesz, pomagania, jeśli wydajesz swój utwór, tak, i on się na całym świecie broni, no to... Stary, to tak nie działa, no wiesz, ludzie mają mylne pojęcie o w ogóle egzystowaniu biznesu muzycznego na świecie, a już w ogóle nie mówiąc o Polsce. U nas w Polsce ludzie myślą, że wiesz, żeby się wypromować, a mieć układy, no kurwa, przecież to jest pojebane, no ziom, w sensie na dużą skalę, no bo powiedz mi jedną rzecz, jak ja mogę spowodować, że ty zaczniesz słuchać piosenki, która ci się nie podoba? No ja myślę, że to muzykę promują rozgłośnie radiowe, wiesz, kto o ciebie... Ale radia grają muzykę tą, którą chcą słuchać ich słuchacze. I jeśli ty jedziesz samochodem i nie podoba ci się jakaś tam piosenka, tak, to nie jest argument, żeby powiedzieć, że ta piosenka jest słaba, bo tobie się nie podoba, prawda? Każde radio ma swoich odbiorców, ma swoich słuchaczy, ma swój target i wiesz, i ma swój moduł po prostu, co gramy, nie? I to jest często tak, że ja na przykład słucham różnej muzyki, wiesz o co chodzi. Nie będziemy teraz o tym rozmawiać, bo to też na kolejny temat, ale wielokrotnie jadąc samochodem zmieniam stację radiową, bo mi się jakaś tam piosenka, powiedzmy, nawet nie to, że nie podoba, ale kompletnie nie leży w tym, co chcę teraz w tym momencie słuchać. I to nie jest tak, bo jest masa ludzi, którym to się podoba, wiesz o co chodzi, więc jakby to wszystko ma gdzieś tam sens i logikę, tylko ludzie często robią tak, że jak się komuś coś nie podoba, to już jest źle, nie? Tak to jest, ale jednak nie oszukujmy się, cały czas rozgłośnie radiowe promują pewną część muzyki i tak było, tak jest i pewnie tak będzie. Tak, ale ja ci powiem tak, no to jest komercyjny biznes, tak, to bez dwóch zdań. Jak masz, załóżmy, jesteś biznesmenem i otwierasz pizzerię, tak, i codziennie ci przychodzą klienci po pizzę, załóżmy o smaku X, tak,
to będziesz sprzedał i promował tą pizzę o smaku X, tak? Gdzieś tam pobocznie na pewno wdrażał jakieś tam rzeczy nowe, które będą się sprawdzać, ale generalnie tak to wygląda, no jak ktoś inwestuje, wiesz, w rozgłośnię radiową pieniądze, zatrudnia ludzi, pracowników, no to to jest biznes, tak? No dokładnie, to powiedz mi, jak ty się pokazałeś w polskich mediach? Czyli rozumiem, że to było zupełnie bez układów, tak? Jaki był? Stary, ja kurwa, człowieku, ja nie znałem w ogóle nikogo w biznesie mainstreamowym tak naprawdę. To ci mówię z ręką na sercu i tu wiesz, to możesz się spytać, kogo chcesz, to nie jest żaden problem. Jak to się zaczęło, no... Czy wiesz co, chciałbym tak... Jest mnóstwo młodych twórców w Polsce, tak? Mnóstwo młodych DJ-i, mnóstwo młodych producentów. Tak jak sam wcześniej powiedziałeś, w tej chwili nie potrzeba potężnych studiów nagraniowych i tak dalej. Teraz wystarczy zacisze domowe, komputer, dobry pomysł. No i możemy robić muzykę, tak? I właśnie chciałbym, żebyś ty, jako ten, któremu się udało tak naprawdę właśnie wyjść z tego zacisza domowego, powiedział, jaka jest recepta, jaka jest twoja recepta na ten sukces w Polsce. Nie ma na to recepty na pewno. Na pewno dobra muzyka, znaczy dobra, w sensie zależy co chcesz robić, tak? No bo to jest, wiesz, temat rzeka, ale mówię w sensie o dobrej muzyce jako tej, która się powiedzmy tam ludziom spodoba, tak? Większemu gronu ludzi i zostanie zaakceptowana. Ja myślę, że dużo ludzi też musi przede wszystkim zrozumieć, że robię muzykę dla ludzi i przede wszystkim, wiesz, wyrzucić taką nienawiść z tego wszystkiego, tak? No bo to jest bez sensu, to jest takie trochę, wiesz, słabe i nigdy to nie zaplusuje, tak mi się przynajmniej wydaje, nie? Trzeba robić dobre nagrania i ludzie muszą zacząć ich słuchać. Dzisiaj jest internet potężnym narzędziem, że młody producent może dzisiaj swoją muzyką dotrzeć do niezliczonej ilości ludzi, prawda? Wiesz, także te Facebooki, YouTube, Twittery, to wszystko napędza całą tą koniunkturę tego biznesu muzycznego i myślę, że to jest najlepsza droga do tego, żeby się wypromować, bo nie ma lepszych dzisiaj narzędzi tak naprawdę, a później kolejną, że tak powiem, częścią tej drogi jest wytwórnia płytowa, która zainwestuje w teledysk, która zainwestuje w wyprodukowanie płyty, pomoże z promocją, ze sprzedażą i tak dalej, tak? Więc myślę, że ta droga jest najbardziej taka sensowna i najbardziej logiczna. I taka była twoja droga? Taka była moja droga. Totalnie według schematu takiego, jak jest on przyjęty wszędzie na całym świecie, prawda? I to w ogóle była taka sytuacja, że jak ja wydałem kawałek w aucie, który zrobił taką furorę z Sokołem i z Ponem wtedy właśnie i z Fredem, no to odezwały się do mnie w jeden dzień 3 wytwórnie w Polsce największe. Wiesz, o co chodzi? Więc, ale to było spowodowane nie dlatego, że nie mnie lubią, czy coś tak dalej, tak? Tylko dlatego, że był sukces, nie? A pod sukces się każdy chce podpinać, więc jakby to jest normalne, nie? No przykład Gotye, tak? No tak, ale w ogóle tu jest taka ciekawostka, że z tym właśnie utworem, nie? Że fajnie, że to jest właśnie to, co ci mówiłem, nie? Wcześniej, co rozmawialiśmy o rozgłośniach radiowych, że czasami pojawiają się nowe rzeczy, tak? Tak ci o tej pizzy mówię, zawsze jest ten XXX, a zawsze nowy produkt się gdzieś tam wdroży. I tak też stało się z Gotye, prawda? Gdzieś tam Radio Trójka grała to dosyć długo, wcześniej, nawet 3 czy 2 miesiące przed tym, jak stał się boom w Polsce. I nagle w komercyjnych rozgłośniach radiowych ten utwór się pojawił i był grany wręcz notorycznie. A co więcej, widziałem tam w paru wywiadach, że radiowcy z tych komercyjnych mediów takiej muzyki, tego akurat Gotye słuchali wtedy w ogóle. Także no wiesz, to fajna sprawa, nie? No on właśnie... Czasami tak samo z Adele, nie? To wiesz, to kompletnie nie była artystka, która pasowała do mainstreamu, prawda? No powiedzmy sobie szczerze, tak? Ale gdzieś tam to wszystko się przemyciło, nie? I takie rzeczy się zdarzają i bardzo fajnie, nie? Okej, słuchaj, powiedz, jakiej muzyki prywatnie słucha Robert M., jak ma czas? Za dużo tego jest, za dużo, strasznie, powiem ci, wiesz, masa tego, no wiesz, no nie będę ci to, różnie, ostatnio dużo hip-hopu słucham w ogóle polskiego, mega, Palucha bardzo dużo, Diox, nowa płyta zajebista, no Sokół to wiadomo, Eldo, Parias, tak samo ten ich projekt, nie? No, jest tego trochę, prawda? Borikson teraz ciekawą płytę robi, wiesz, no jest tego trochę.
No dobra, to mamy hip-hop, ale no przecież nie słuchasz tylko hip-hopu, tak? Co ostatnio. Ja w ogóle mam taką zmienność, że słucham raz tego, nie mam tak, że słucham na zmianę muzyki, mam takie właśnie momenty, że słucham przez 3 miesiące czegoś tam, non stop kółko wałkuję, potem znowu mi się to odmienia, potem znowu i tak wiesz, i tak dalej. Ostatnio na przykład w tamtym miesiącu słuchałem notorycznie Bon Ivera cały czas. On teraz nagrodę Grammy odebrał i w ogóle człowieku to jest tak zajebisty w ogóle artysta, że jak tego słucham, to po prostu ciary mam całkowite, nie? Wiesz, o co chodzi? No miarzy, gość miarzy, nie? Okej, słuchaj, wczoraj... Musisz to koniecznie sprawdzić, nie? W ogóle tam na YouTube, jak sobie wejdziesz, to wpisujesz Bon Iver Live i tam jest chyba drugi czy trzeci od góry w takim studiu nagraniowym siedzi i tam jest chyba 30-40 minut nagrane live, to jest po prostu miazga, nie? Także polecam każdemu, nie? Niewątpliwie sprawdzę. Słuchaj, wczoraj grałeś w Nottingham, tak? Dobrze. Tak. Wczoraj grałeś w Nottingham. Powiedz, jak się udała impreza? Wiesz co, myślę, że spoko chyba, nie? No myślę, że wiesz, trzeba za organizatora zapytać, nie mnie. Mi się bardzo podobało. W ogóle wchodzę do klubu, patrzę się, jest kolega mój, którego nie widziałem kilka lat i w ogóle zaskoczony byłem strasznie, więc nie no, bardzo spoko, nie? Jakieś oczekiwania po dzisiejszej imprezie tutaj w Leicester? Nie no, wiesz, jakby cieszę się, że jestem w ogóle i mogę grać dla ludzi, to jest bardzo fajne, że mogę moją muzykę przedstawiać szerszym odbiorcom, że mogę po prostu, wiesz, wsiąść w samolot i ktoś ma ochotę mnie posłuchać i zaprasza mnie na wyspy. No wiesz, to jest fajne, nie? Niczego nie oczekuję, wiesz, robię to, co robię. Kocham Boga, jaram się życiem, wiesz, no jest co jest, nie? No dobra, to jeszcze na koniec słuchaj, takie... Dobre słowo od Roberta M. dla Polonii w Anglii, czyli osoba, której się w Polsce udało, tak, powiodło się. Nie, chodzi mi o, wiesz, no, ktoś ma jakąś zajawkę na coś, tak? I jeżeli ci się uda w życiu żyć z tego. Jakieś coś wytłumaczę, nie? Bo ludzie mają coś takiego właśnie, często ludzi ma tak, że bardzo im się spieszy we wszystkim i też i żyć z tego. Na tym to nie polega, nie? Bo to jest tak, że wiesz, o co chodzi. Ja w tej muzyce jestem od zawsze, nie? Nie mówię o mainstreamie, tylko o każdym nurcie muzycznym, wiesz o co chodzi. I tak naprawdę nigdy nie ma tego elementu, kiedy stwierdzisz, czy tam momentu, jak to woli, że ci się udało, prawda? Bo każdy z nas sobie jakieś tamte marzenia wyznacza, a życie z tego, co robisz, też nie jest tym elementem, że ci się udało, prawda? No bo wiesz, no bo to jest jakieś błędne, nie? Tak uważam, więc trzeba dążyć cały czas do jakichś tam celów i cały czas nowe się pojawiają, prawda? Dzisiaj, wiesz, dzisiaj mam kompletnie rozbudowane inaczej myśli niż miałem rok temu, więc ważne jest, żeby dążyć cały czas do tego i nigdy nie twierdzić, że się udało, no bo wiesz, no bo co się udało, że co, że odebrałem jakieś, wiesz, nagrody muzyczne i robię muzykę i mam słuchaczy, no fajnie, zajebiście, że tak się dzieje, ale trzeba cały czas iść do przodu, nie? Nie, bardziej mi chodziło o to, że wiesz, mnóstwo ludzi ma jakieś zajawki na coś i niestety musi, wiesz, pójść do jakiegoś magazynu, do pracy, pójść do sklepu jako sprzedawca, bo nie może robić, albo inaczej, robi gdzieś tam po pracy, wiesz, godzinę czasu może poświęcić na coś, co kocha. W twoim wypadku... To, że robią ludzie, wiesz, to jest fajne, nie? No bo nie można się poddawać, trzeba walczyć o swoje i przede wszystkim... pozytywnie do tego podchodzić, wiesz o co chodzi, nie mieć takich emocji, że to by się nie udało, kurwa, jesteś chujowy i chuj, nie, trzeba się jarać i tak dalej, nie, bo to łączy, nie, jak się ludzie łączą, to jest siła w chuj wielka, rozumiesz o co chodzi, moim dużym sukcesem jest to, że mam ludzi, z którymi pracuję, rozumiesz o co chodzi, i jakikolwiek sukces Roberta M. to nie jest mój sukces, tylko grupy ludzi, rozumiesz o co chodzi, bez ludzi nie byłoby nic, także... tak uważam, nie? Że na tym to polega. Nie? I to jest też jeden z nieodłącznych elementów, które są ważne do tego, żeby do czegoś dochodzić. Nie? No dobra, to wrócę jeszcze raz. To jakieś dobre słowo od Roberta M. w takim bądź razie dla Polonii tutaj w Anglii. No cóż, no życzę wszystkim wszystkiego najlepszego i przede wszystkim pogody życzę. No. Dobra, dzięki serdecznie Roberta, to że mogę się spotkać.